Trzymiona, które za duże. Kolano, łokieć i kostka powinny być w jednej linii. I wyprostowane. Weź. Ty, wyprost, klata do przodu. Lordoza. No. Głowa nad kręgosłupem. Dla wielu mieszkańców Łazarza, nawet mieszkających tu w okolicy, jest szokiem, że mieszkają w miejscu z taką historią. No, my stoimy przed ułańskimi stajniami. Obiekt został zbudowany dla pruskich huzarów jeszcze w czasach zaborów. Powstańcy powiedzieli im, gdzie mają sobie pójść. No i stacjonowali tutaj. Ale w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, kiedy stąd wyruszyli na wojnę oni i ich konie, no to nigdy już tu nie wrócili. No i to jest taki symboliczny powrót do tego miejsca. Otwór był przekuwany skrzydłem. Widać, jaka grubość jest tej skóry. Potem dwoma igłami. Pokazuję, jak dwoma igłami szyto, jak skóra wyglądała w tamtym okresie czasu. Czyli tak samo ekspozycja tutaj mundurowo, jak to mówią, po prostu szpej dla żołnierza, rząd dla konia. My stąd wyruszymy dzisiaj wieczorem pod pomnik przy ulicy Paderewskiego, bo tam będzie apel poległych i no, prawie 400 nazwisk tych ułanów, którzy od powstania wielkopolskiego aż po kampanię włoską, po drodze wojnę z bolszewikami i kampanię wrześniową, no, dali życie za Polskę. A jutro, kiedy będzie msza w kościele ojców Franciszkanów o 10, to my siądziemy na te konie, ubrani już elegancko, odświętnie i pójdziemy szlakiem naszych antenatów, żeby się zameldować pod tym pomnikiem, żeby poznaniacy, pomimo okopów, które mamy i ciągłych remontów, jednak zobaczyli, że kawaleria z nie takimi przeszkodami sobie radziła. Tu i prawą nogę przekładasz i na tym cały czas się trzymaj. Trzymaj, prosto, nie zginaj, wyprostuj się. O, i już jest.